zbudowany meczet Hasana II wznosi się na skalistej mierzei, a jego 200-metrowy minaret pnie się ku niebu jak wskazujący palec Allaha. Jest to najwyższy minaret na świecie. Po zmroku strumień światła laserowego pochodzący z lampy zlokalizowanej na minarecie meczetu widoczny jest z odległości 50 km i wskazuje kierunek Mekki. Marokańczycy ofiarowali ten dom modlitwy swemu władcy na jego 60. urodziny. Darowizny, które osiągały sumę setek tysięcy dolarów, były zbierane przez urzędników w całym kraju. Meczet może pomieścić 100 tysięcy wiernych i w ten sposób jest trzecim co do wielkości w świecie po meczetach Mekki i Medyny. Meczet Hasana II stanowi perłę współczesnej architektury. Jest on położony w sercu najludniejszych dzielnic Casablanki i symbolizuje przyszłość miasta, które w korzystny sposób odmienia swój urbanistyczny wizerunek. Cała Casablanka przygotowuje się do fundamentalnych zmian, które uczynią z niej nie tylko najnowocześniejsze miasto Maroka, jedną z najnowocześniejszych afrykańskich metropolii, ale przede wszystkim jedno z najpiękniejszych miast na świecie. Przy meczecie Hasana II zlokalizowane są imponujące budynki biblioteki, przy których jesteśmy. Pomieszczą one setki tysięcy woluminów o tematyce koraniczej. Warto dodać, że pod względem ilości wiernych mogących się pomieścić we wnętrzu meczetu, meczet Hasana II jest, jak wspomniałem, na trzeciej pozycji na świecie, ale co do wysokości zajmuje pierwszą pozycję. Przy wznoszeniu meczetu brało udział 25 tysięcy robotników w ciągu 7 lat. Budowlę finansowo wsparły wszystkie kraje arabskie, a ponoć nawet i sam Watykan. Przy budowie meczetu wykorzystano najnowocześniejsze technologie komputerowe. Warto pooglądać meczet z różnych punktów widzenia i zwrócić uwagę na obfitość cennych dekoracji, no i oczywiście na wielkość meczetu, którą można ocenić porównując wielkość ludzi znajdujących się przy samym meczecie.
Thank you.